Już po raz ósmy organizujemy jako szkoła imprezę pod patronatem UNICEF, która to impreza służy temu, żeby zebrać środki dla dzieci w różnych częściach świata, potrzebujących dzieci, a więc w Afryce. W tym roku mamy dla dzieci z Syrii. Problem polega na tym, że no, tych dzieci jest mnóstwo, potrzeby są ogromne, a te nasze, chociaż skromne, ta skromna zbiórka powoduje, że chociaż w jakimś niewielkim stopniu, ale pomagamy. W tym roku mamy dzieci z Syrii i w tym roku zbieramy na poduszeczki, które wcześniej dzieci plus rodzice, dziadkowie wykonali. W różnych poprzednich latach było różnie, były laleczki, były pudełeczka, były książki. W tym roku są to pięknie wyszywane poduszki, no, na które zachęcam do nabycia. Oczywiście występują nasze dzieci, które osiągają ogromne sukcesy artystyczne w skali kraju i nie tylko. Natomiast w międzyczasie panowie, nasi dwaj WF-iści będą przeprowadzali aukcję, no i będą licytować poszczególne poduszeczki. Mam nadzieję, że aukcja się uda i zbierzemy znowu no, sporo pieniążków, żeby wspomóc dzieci w tym roku w Syrii. Te imprezy zawsze gromadziły mnóstwo rodziców przede wszystkim, rodzin. To powodowało, że tych pieniążków zbieraliśmy no, po kilka tysięcy rocznie. Po czym przesyłaliśmy do UNICEF, który później zasilał potrzebujące dzieci na świecie. Są takie dzieci na świecie, co żyją tu niby za ścianą. Dzieci jak białe kartki, gdzie wpisać szczęście.